Witam Państwa. Chciałam dzisiaj Państwu pokazać bardzo, bardzo ciekawy, a przy tym bardzo prosty do zrobienia wzór. Idealny na jakiekolwiek robótki. Czy to są letnie bluzeczki, czy to są grube swetry zimowe, czy szale, czy dziecięce sweterki, robótki. Ja zrobiłam tutaj kilka rzędów wzorem jersey, czyli oczkami prawymi i oczkami lewymi. Chciałam Państwu pokazać, po prostu zwrócić uwagę, że każdy wzór zabiera w jakiś sposób ilość oczek. Proszę zwrócić uwagę, jaka jest różnica między tą robótką, tym wzorem, a robótką jerseyem. Także ja, pomimo że robię na drutach wiele, wiele lat, zawsze, za każdym razem, zaczynając robótkę, robię sobie kawałeczek taki, żeby móc zorientować się, ile mi oczek będzie potrzebnych na zrobienie czegokolwiek, co chciałabym, powiedzmy, zrobić. Czy to będzie swetr, czy szal, czy cokolwiek. Proszę zwrócić uwagę, jaka jest różnica między właśnie tym wzorem, a wzorem jersey. Ten wzór jest naprawdę śliczny, jest przede wszystkim jest bardzo puszysty, taki grubiutki, ale robi się przy tym naprawdę bardzo prosto. Liczba oczek na drucie jest podzielna przez 3. I ten wzór w zasadzie składa się z dwóch rzędów. Proszę spojrzeć. Nasz pierwszy rząd. Ściągamy oczko brzegowe i zaczynamy robić. Bierzemy sobie trzy oczka razem. Przeciągamy nitkę, nie ściągając drutu. Robimy narzut i przeciągamy następną. Czyli zamykamy trzy oczka i powstają następne, proszę spojrzeć, i powstają następne trzy oczka. Także to w ten sposób robimy przez cały pierwszy rząd. Bierzemy trzy oczka razem na prawo, przeciągamy nitkę, robimy narzut i jeszcze raz przeciągamy. Także powstały nam następne trzy oczka. I dalej. Trzy oczka, przeciągamy, nie ściągając, narzut. Jeszcze raz przeciągamy. I tak robimy przez cały pierwszy rząd. Trzy oczka, przeciągamy, narzut, jeszcze raz przeciągamy. Trzy oczka, przeciągamy, narzut i jeszcze raz przeciągamy, dopiero wtedy ściągamy z drutu. Trzy oczka, przeciągamy nitkę, narzut i jeszcze raz przeciągamy. Trzy oczka, przeciągamy, narzut i przeciągamy. To jest nasz pierwszy rząd. W rzędzie drugim przerabiamy wszystkie oczka na lewo. Ściągamy pierwsze oczko i robimy sobie wszystkie oczka, przerabiamy na lewo. Jest naprawdę, uwierzcie mi, bardzo prosty ten wzór, ale jest naprawdę śliczny. Przerabiamy wszystkie oczka na lewo. Powtarzamy cały czas te dwa rzędy. Zaraz Państwu pokażę, na co musimy zwrócić szczególną uwagę. Więc tak, proszę spojrzeć. Żeby nam ładnie te rządki szły na zmianę, widzicie Państwo, musimy, proszę spojrzeć, z naszej trójki, z tych trzech oczek, to oczko trzecie jest tak widocznie zaznaczone, to oczko trzecie
będzie pierwszym oczkiem do następnej trójki do zamykania. I w ten sposób powstanie nam ładny, taki ukośny ten wzorek. Ja Państwu zaraz to pokażę. Na to trzeba zwrócić szczególną uwagę. Więc tak jak mówiliśmy, że to była nasza, nie uwzględniając oczka brzegowego, to była nasza pierwsza trójka, prawda? Więc tak, to trzecie oczko z tej trójki będzie oczkiem pierwszym do zamknięcia trójki w następnym rzędzie, czyli w tym, co będziemy teraz robili. Proszę popatrzeć. Ściągamy oczko brzegowe i tak, skoro to będzie pierwszym oczkiem, przerabiamy te dwa oczka na prawo. I mamy teraz to trzecie oczko z tej trójki, prawda? Przerabiamy te trzy oczka razem na rzut i przeciągamy. I robimy dalej. To pierwsze, na to pierwsze musimy zwrócić uwagę, bo później dalej to już pójdzie samo od siebie, dlatego że już wiadomo, że robimy w ten sam sposób. Czyli przeciągamy na rzut, przeciągamy i ściągamy z drutu. Przeciągamy na rzut i ściągamy z drutu. I przeciągamy jeszcze raz. Przeciągamy na rzut. Przeciągamy, czyli zamykamy trzy oczka, powstają trzy oczka. Przeciągamy na rzut i przeciągamy. I dalej. Przeciągamy na rzut i przeciągamy. Skoro na początku przerobiliśmy dwa oczka prawe, zostaje nam na końcu jedno oczko prawe. I oczywiście po stronie lewej naszej robótki, po lewej stronie naszej robótki, tak jak mówiłam, wszystkie oczka przerabiamy na lewo. Jest naprawdę bardzo prosty ten wzór. Sami się Państwo zorientujecie, jak powinny powstawać te nasze trójeczki, przerabiając powiedzmy 4-6 rzędów i Państwo sami zauważycie, zorientujecie się, jak powinny powstawać, być zamykane te nasze trójeczki. Jest naprawdę bardzo prosty ten wzór. Proszę spojrzeć, już jak ładnie nam po prostu wyszło. I teraz, skoro to oczko, które idzie po ukosie, tej trójki, co zrobiliśmy, to oczko będzie pierwszym, to są nasze trzy. Trzy musimy w takim razie cofnąć się jeszcze do tyłu i zamknąć sobie te trzy oczka. Zresztą naprawdę nie jest to trudne. To jest prawa strona naszej robótki. Chciałam też powiedzieć, że po lewej stronie jest też bardzo ciekawy ten wzorek. Dziękuję ślicznie Państwu i życzę powodzenia.